Dzień dobry Państwu, to jest Rozmowa Niezależna. Ja się nazywam Lidia Lemaniak, a moim i Państwa gościem jest pan minister Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie ministrze, kampania wyborcza przed wyborami prezydenckimi trwa już w najlepsze. Tak jest. Ruszyła, niecałe 90 dni zostało do wyborów prezydenckich. Ale chciałabym zacząć od ostatnich wydarzeń na Pomorzu, gdzie grupa zwolenników Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, członków Komitetu Obrony Demokracji, zakłócała uroczystości państwowe z udziałem pana prezydenta Andrzeja Dudy. A moje pytanie brzmi, jak pan prezydent zareagował na te ordynarne zaczepki ze strony zwolenników Małgorzaty Kidawy-Błońskiej? Jak widzieliśmy, pan prezydent sobie poradził z tym wulgaryzmem, z tymi okrzykami, choć to nigdy nie powinno mieć miejsca i z tego punktu widzenia jest to rzecz, która nie powinna się odbywać w polskiej scenie politycznej. Z tego względu, że były to uroczystości państwowe. To były uroczystości, które miały oddać hołd i cześć stuleciu zaślubin Polski z morzem, czyli coś, co z punktu widzenia naszej historii jest ważne, istotne. Stąd udział pana prezydenta, stąd udział innych osób, bo tam było spektrum oficjalnych delegacji przecież bardzo szerokie. I po prostu ci ludzie mylą pewne zachowania wiecowe, co jest może dopuszczalne gdzieś na jakichś wiecach, choć wulgaryzmy uważam nigdzie nie są dopuszczalne, nie powinny mieć miejsca, nawet na wiecach wyborczych, ale nie potrafią rozdzielić właśnie oddania hołdu, czci i upamiętnienia jakichś wydarzeń o charakterze państwowym od bieżącej polityki. No, i najbardziej smutny to był ten gest, który wszyscy widzieliśmy, to zachowanie pani marszałek Kidawy-Błońskiej, która zresztą jest kandydatem na prezydenta, że ona idzie i potem dziękuje tym osobom. No, to jest już coś, jakby daje świadectwo przyzwolenia na tego typu zachowania i to jest coś, co nie powinno mieć miejsca. I oczywiście teraz później te próby usprawiedliwienia tego zachowania. No ale wokół pani marszałek tam były poważne osoby, tam byli senatorowie, tam były osoby, które pełnią funkcje publiczne i doskonale wiedziały, gdzie idą i po co idą, więc gdyby nawet przyjąć dobrą wiarę, że pani marszałek nie za bardzo wiedziała, gdzie idzie i po co, no to sztabowcy zrobili to z premedytacją i celowo i wyszło to fatalnie dla pani marszałek. Myślę, że tak po ludzku jest to po prostu wstyd i myślę, że też jest jej wstyd, jak ogląda teraz te zdjęcia i widzi cały kontekst tej sytuacji. To po prostu nie powinno mieć miejsca. Już pan zaczął mówić, widać, przecież są nagrania, gdzie tak, widać, jak dokładnie. Pani marszałek podchodzi do tych ludzi, dziękuję im, tak. Ściska się z nimi. Tak. Ani pani Małgorzata Kidawa-Błońska, ani też nowy przewodniczący Platformy Obywatelskiej, pan Borys Budka, gdzie miała być nowa energia i nowa platforma, nie odcięli się od tego wydarzenia, a wręcz, tak jak pan powiedział, próbowali je usprawiedliwiać, czy wręcz nawet pochwalać. To chyba nie jest reakcja, której oczekiwało środowisko pana prezydenta, ani też Polacy, tacy zdroworozsądkowo myślący. Absolutnie, każdy Polak dzisiaj ma tą możliwość zobaczenia sobie w internecie. To nie, to, żeby ta sprawa była jasna, to są filmy, które były puszczane, jakby upowszechniane przez stronę kodu. To nie jest to, że ktoś ich nagrywał z ukrytej kamery czy coś, tylko oni się sami tym chwalili. I to, te reakcje są naturalne, widać, tutaj nie ma żadnej reżyserki, po prostu tak to się odbywało. My mieliśmy możliwość zobaczenia tego, no i dzisiaj oceniania. Znaczy to, co się dzieje w Platformie, ja oceniam, że inni ludzie, ale mechanizmy te same. To się nic nie zmieniło, poza słowami, bo w słowach werbalnie pani marszałek Kidawa mówiła, że nawoływała nawet przecież, żeby kampanię prowadzić właśnie w taki sposób europejski, z kulturą i z zasadami, a sama po prostu jakby pokazała, że to były tylko słowa, że to tylko na pokaz, a rzeczywistość jest zupełnie inna. Tak samo przewodniczący Budka zastąpił Schetynę, ale jeżeli chodzi o jakąkolwiek zmianę podejściu, nie wiem, do Polski, do jakichś spraw, które nas wszystkich interesują, to ja tej zmiany nie widzę. To tylko werbalnie nastąpiło, że będzie jakieś nowe otwarcie, nowe zasady, a zmiany faktycznej po prostu nie widzę. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska nawet pod koniec września tamtego roku podpisała taką deklarację Hate Stop, gdzie bardzo potępiała mowę nienawiści między innymi, a przecież chyba z mową nienawiści w stosunku do głowy naszego państwa w Pucku mieliśmy do czynienia. Klasyczny, tak. Przykład, jak to wygląda w rzeczywistości. I wtedy proszę zwrócić uwagę, ja pamiętam
pana prezydenta Andrzeja Dudę, jak były sytuacje sprzed 5 lat, jak był kandydatem, czyli patrząc z dzisiejszego punktu widzenia, był w miejscu pani Kidawy-Błońskiej i wtedy jego apel był i wyraźne odcięcie się od tego, że prosi, żeby nie używać, że szacunek dla prezydenta wymaga tego, żeby nie robić tego typu rzeczy. I to była jego wypowiedź osobista, na dużo mniej jakby dokuczliwe i dużo mniej wulgarne zachowania niż to, co widzieliśmy teraz w Pucku. Tutaj nie było tej reakcji. I to widać diametralną różnicę między panią Małgorzatą Kidawą-Błońską, jej otoczeniem, jej sztabem, a prezydentem Andrzejem Dudą. Właśnie ubiegł pan moje kolejne pytanie, bo... O to przepraszam. Nie ma problemu, chciałam właśnie o to zapytać, bo niektóre media przypominają, że przecież kiedy Donald Tusk był premierem, zdarzały się gwizdy, kiedy Bronisław Komorowski był prezydentem, zdarzało się to samo, ale nie ma żadnego obrazka, bo przecież politykowi Prawa i Sprawiedliwości chyba do głowy by nie przyszło, żeby do takich ludzi, którzy robili zadymy, podejść i ich później przytulać i dziękować. Panie redaktor, emocje, szczególnie w tej chwili, one tak są dosyć mocne i część ludzi uzewnętrznia te emocje chociażby właśnie, nie wiem, gwizdami czy jakąś dezaprobatą. No takie rzeczy się zdarzały w historii. Tutaj nie można oczekiwać od ludzi, że mają być niemi i tak samo mają prawo demonstrować, wyrażać swoje poglądy, tylko chodzi o to, żeby robić to w szacunku. Tak? Jeżeli nawet jeżeli się nie zgadzam, to daję wyraz temu, ale nie robię nic takiego, które by i nie na takich uroczystościach, bo to jest istota. Bo mówię, gdyby to był wiec wyborczy, no to jest temperatura wiecowa. Dobrzy politycy sobie potrafią poradzić nawet z takimi reakcjami. Przecież to obserwowaliśmy chociażby w kampanii na prezydenta Warszawy, jak reagował wtedy kandydat Patryk Jaki. Ale tu mówimy o innym wymiarze troszeczkę. Tu mówimy o wymiarze uroczystości państwowych, tak? Z udziałem oficjalnych delegacji, gdzie państwo jakby poprzez swoich przedstawicieli narodu mówi, że to jest ważne wydarzenie w historii naszego państwa i odnosi się do tego wydarzenia, tak? Sprzed 100 lat do współczesnej historii i zakłócanie czegoś, takich uroczystości przez tego typu ludzi z przyzwoleniem, bo tak to trzeba dzisiaj powiedzieć, sztabu kontrkandydatów, no jest nie na miejscu, po prostu to jest coś, co nie powinno nigdy mieć miejsca i najlepszym rozwiązaniem, ale ja nie jestem sztabowcem Kidawy-Błońskiej, pani marszałek, byłoby właśnie odcięcie się i pokazanie tej klasy, że nie życzymy sobie jako przedstawiciele sztabu pani marszałek, a jednak to nie nastąpiło, proszę zwrócić uwagę, jest tylko tłumaczenie, a w ogóle nawet po cichu słychać przyzwolenie, że no, ci ludzie mają prawo, no więc niech każe sobie sam oceni zachowanie, tak jak powiedziałem, wówczas kandydata na prezydenta Andrzeja Dudę z dzisiejszą kandydatką na prezydenta panią Kidawę-Błońską i różnicę widać i każdy może sobie sam ocenić. Panie ministrze, niektóre media, te media mniej sprzyjające obecnej władzy, próbowały tych ludzi przedstawiać jako mieszkańców Pomorza zniesmaczonych prezydenturą pana Andrzeja Dudy. No i to jeszcze raz pokazuje na fałsz i zakłamanie środowiska sztabu wyborczego pani marszałek Kidawy-Błońskiej, z tego względu, że to przecież w dzisiejszych czasach, kiedy mamy internet, kiedy mamy możliwość porównania, to od razu wyszło, że to są osoby, które po pierwsze przyjechały z Warszawy, które były wcześniej na zakłócały wiece kampanię wyborczą Patryka Jakiego i oni nie mają nic wspólnego z Puckiem. To są po prostu wynajęci ludzie, czy w jakiś sposób uczestniczący, ja nie wiem, w jakich formalnie wynajęci czy nie wynajęci, ale wykorzystywani, to już mogę powiedzieć, wykorzystywani właśnie, żeby zakłócać uroczystości. I tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o kampanię, to nie powinno się to odbywać w taki sposób i to jest moim zdaniem zawsze przeciwskuteczne, ale już zabieranie takich ludzi i zakłócanie uroczystości państwowej to już jest naganne, to już jest karygodne i coś takiego nie powinno mieć miejsca i to powinno być piętnowane. I smuci mnie tylko właśnie to, że ta strona opozycyjna z tym przechodzi do porządku dziennego i to usprawiedliwia. Tutaj moim zdaniem nie powinno być usprawiedliwienia. Panie ministrze, niektórzy obserwatorzy życia politycznego uważają, że niestety kampania prezydencka będzie wyglądać tak jak w Pucku, czyli będzie to kampania hejtu i fake newsów. Pan Radosław Fogiel, zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, zapowiedział zaraz po tych wydarzeniach powstanie przy sztabie pana prezydenta Andrzeja Dudy komórki do
spraw walki z fake newsami. Chyba będzie miała ta komórka sporo pracy, prawda? Na pewno tak, bo jest to jedna dzisiaj z takich metod nieuczciwych, takich metod, które mają wpłynąć na odbiorców, którzy nie są w stanie zweryfikować dzisiaj, która wiadomość jest prawdziwa, która jest nieprawdziwa. I to jest dzisiaj takie narzędzie, które jest bardzo niebezpieczne, bo ono wzbudza bardzo mocno takie emocje niezdrowe, bo proszę zwrócić uwagę, że informacja prawdziwa jest podstawą demokracji. Natomiast informacja fałszywa jest zaprzeczeniem demokracji. Jeżeli ktoś używa fałszu, ktoś używa kłamstwa, ktoś językiem młodzieżowym używa fejków, to robi to w celu zmanipulowania opinii publicznej. To jest dlatego bardzo niebezpieczne i myślę, że tak jak pani powiedziała, ta komórka będzie miała bardzo dużo pracy, bo tymi metodami zaczyna działać już i to widać przecież od długiego czasu, cały czas opozycja. Wiele informacji jest nieprawdziwych, kłamliwych, półprawdziwych, półkłamliwych po to, żeby cały czas siać zamęt, pokazywać, że jest tu jakieś niebezpieczeństwo, że tu jest jakiś bałagan, w każdym razie, żeby wywoływać złe emocje w odbiorze. Więc to jest coś, z czym musimy walczyć, nie tylko tak jak do tej pory mówiono słowami, jak opozycja mówi, że o, w słowach to ona jest wspaniała i piękna, ale jak przychodzi do faktów, to nawet nie umie zareagować i odnieść się do tego, czego wszyscy byliśmy świadkami. Ale na szczęście zawsze jest takie, że prawda się sama obroni, więc istotą jest pokazywanie prawdy, bo wtedy wychodzi właśnie to, kto używa hejtu, kto sieje zamęt, kto sieje te niezdrowe emocje i to jest tak, jak powiedziałem, tu trzeba szybko reagować, żeby właśnie prawda wyszła na jaw, bo tak prawda się obroni, a ludzie potrafią prawdę od kłamstwa odróżnić i mają swoją mądrość i na to, co do tego jestem przekonany i wiem, że kto używa tego typu instrumentów politycznych, ten od tych instrumentów po prostu ginie. Pan powiedział, że prawda się obroni, a tak mi przyszło na myśl, że pan współpracownik pana prezydenta, doradca, profesor Andrzej Zybertowicz mawia, że prawda potrzebuje oręża, więc chyba ta komórka będzie takim zgoda, właśnie tu się, orężem. Tu mogę tylko to potwierdzić, rzeczywiście potrzebuje oręża, bo z prawdą też trzeba się dzisiaj przebić, no bo jeżeli będzie cały czas zalew nieprawdziwych informacji, to musi prawda być jakby używana w sensie takim instrumentalnym, żeby pokazywać tą prawdę, żeby skonfrontować z tym fejkiem, no bo jeżeli nie będziemy w stanie przedstawić prawdziwej relacji, prawdziwych wydarzeń, no to w tym momencie kłamstwo i fałsz wygra z prawdą, a do tego nie wolno dopuścić. Już kończąc naszą rozmowę, w sobotę konwencja inaugurująca kampanię prezydencką pana prezydenta, tak, Andrzeja Dudy. Czy możemy się spodziewać, że już w sobotę poznamy skład sztabu pana prezydenta? Myślę, że wszyscy będziemy z nadzieją oczekiwać na konwencję wyborczą pana prezydenta Andrzeja Dudy. Sam będę uczestnikiem tej konwencji i proponuję, abyśmy wszyscy ci, kto mogą, niech będą na tej konwencji, a ci, co nie mogą, na pewno będą mieli możliwość oglądania przez różne media tego wydarzenia. I tam poznamy szczegóły wystąpienia i prezesa Prawa i Sprawiedliwości, i pana prezydenta Andrzeja Dudy, i innych osób, które tam będą występować. Myślę, że poznamy też skład sztabu wyborczego, więc to będzie ten taki faktyczny początek kampanii wyborczej z konwencją, z czymś, co jest wpisane już dzisiaj w demokrację, w styl amerykański, w końcu wybieramy prezydenta naszego kraju. To tak powinno właśnie wyglądać, że jest to spotkanie zwolenników prezydenta, że będzie wystąpienie programowe pana prezydenta, że będą ważne przesłania dla obywateli, tak żeby mogli wybierać pośród tych, którzy się będą ubiegać o funkcję prezydenta. To jeszcze dopytam o ten sztab. Już jakiś czas temu portal Niezależna podał jako pierwszy, że na czele sztabu pana prezydenta stanie pani premier Beata Szydło i pan europoseł obecny Joachim Brudziński. Czy pan potwierdza, że tak mogę będzie powiedzieć tak, w istocie? Znakomici sztabowcy i myślę, że każdy z ubiegających się jakiekolwiek funkcje chciałby mieć takich sztabowców na czele, bo wielokrotnie pokazali, że potrafią prowadzić kampanię, wygraną kampanię wyborczą, ale o tym myślę, że dowiemy się w sobotę i poczekajmy cierpliwie do soboty, bo tam myślę, że te informacje uzyskamy. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Moim i państwa gościem był pan minister Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Bardzo.